Cześć kochani, dziś przychodzę do Was z tagiem New Year Tag i otagowała mnie Marta z kanału Światopogląd, do której link będziecie mieli w opisie i serdecznie zachęcam, żebyście zobaczyli, jak ona zrobiła właśnie ten tag, bo zrobiła go naprawdę świetnie, ale żeby już nie przedłużać, zaczynajmy. Pierwsze pytanie, co robiłaś w 2014 roku, czego nigdy wcześniej? Ja powiem Wam, że zaczęłam 17 stycznia ubiegłego roku pracować i pracuję do tej pory. I to chyba taka główna rzecz, którą zaczęłam robić, a nigdy wcześniej nie robiłam. Dodatkowo zaczęłam dla Was nagrywać, przełamałam się i to też nigdy wcześniej tego nie robiłam, więc to też była taka nowość. Pytanie drugie. Czy wszystkie postanowienia wypełniłaś w 2014 roku, czy na 2015 jest ich więcej? I ja Wam powiem, że wydaje mi się, że wypełniłam wszystkie takie postanowienia. Chciałam zacząć nagrywać, zaczęłam, chciałam iść na studia i poszłam. Także myślę, że wypełniłam te swoje postanowienia na 2014 rok. A jeśli chodzi o 2015, to szczerze Wam powiem, że może to dziwne, ale nie mam żadnych postanowień jeszcze. Pytanie trzecie. Co chciałabyś mieć w 2015 roku? Czego brakowało Ci w 2014 roku? I ja muszę Wam powiedzieć, że może to jest głupie, co powiem, ale naprawdę niczego mi nie brakowało w tym 2014 roku, bo był to rok bardzo intensywny, dużo się w moim życiu zmieniło, ale jeśli chodzi o pierwszą część, co chciałabyś mieć w 2015 roku, to chyba chciałabym mieć troszeczkę wolnego czasu, bo tak naprawdę niczego mi jakoś nie brakuje, tylko troszeczkę właśnie wolnego czasu i byłabym naprawdę bardzo zadowolona. Pytanie czwarte. Jaki był Twój największy sukces w tamtym roku? Moim największym sukcesem w tamtym roku było właśnie założenie kanału, nagrywanie dla Was filmików i przede wszystkim sam fakt, że chcecie mnie oglądać. Naprawdę, ja uważam, że to jest mój największy sukces i bardzo się cieszę, że ze mną jesteście i właśnie w tym miejscu chciałam Wam jeszcze raz bardzo podziękować. Mwah, buziaczki dla Was. Pytanie piąte. Co było najlepszą rzeczą, którą kupiłeś w 2014 roku? Ja wiem, że Marta właśnie też to powiedziała, a mianowicie był to aparat, do którego dołożył mi Daniel i tak naprawdę kupiliśmy go na spółkę, za co też serdecznie mu dziękuję. I kupiłam go tylko dlatego, że właśnie stwierdziłam, że będę nagrywała dla Was filmiki. Pytanie szóste. Jaki był Twój ulubiony film w roku 2014? Powiem Wam, że ja nawet się nie zastanawiałam, o którym filmie Wam powiem, bo ja od razu wiedziałam. Jest to film Sierociniec, jest to horror, który jest naprawdę wspaniały. Ja uwielbiam go, oglądałam już go kilka razy, kilka dobrych razy tak naprawdę. I zawsze, zawsze po prostu wciąga mnie, chociaż wiem, jak się skończy, to i tak, nie wiem, oglądam go tak naprawdę z miłą chęcią, także jeśli lubicie horrory, to serdecznie Wam go polecam. I powiem Wam od razu, że on nie jest jakoś taki bardzo straszny, jest bardziej taki psychologiczny, także serdecznie zachęcam Was, żebyście go sobie obejrzeli. I ostatnie pytanie, pytanie siódme. Powiedz nam cenną lekcję życia, jaką nauczyłeś się w 2014 roku. I tak naprawdę nie za bardzo wiem, co Wam tutaj powiedzieć. Mogę Wam powiedzieć tylko tyle, żebyście korzystali z życia, żebyście brali jak najwięcej, żebyście nigdy niczego nie żałowali, bo tak jak ja w 2014 roku naprawdę w moim życiu wydarzyło się bardzo dużo, bo tak jak mówię, studia przeprowadzka, kanał na YouTube, praca i jakoś wszystko tak naprawdę da się to połączyć, więc jeśli naprawdę bardzo czegoś chcecie, to dacie radę. I pamiętajcie, bierzcie z życia tyle, ile się da. I to jest chyba taka najważniejsza lekcja. Być może ktoś powie, że to jest takie oklepane, ale ja uważam, że to jednak może i oklepane jest, ale jest naprawdę takie prawdziwe. Także myślę, że to taka cenna lekcja ode mnie. Dobrze, kochani, na wszystkie pytania Wam już odpowiedziałam. Ja stwierdziłam, że może nie będę tutaj nikogo tagowała, tylko po prostu kto chce zrobić ten filmik, to serdecznie Was do niego zachęcam. I tak, i kończę. Buziaki, pa, pa!